Większość życia myślałem, że życie modelki jest nieskomplikowane. Trochę się pouśmiecha, zje sałatkę, popije wodą, pokaże się na czerwonym dywanie. Większość życia byłem w błędzie. Nazywam się Andrzej Świech, prowadzę stronę ultrasamouk.pl, a to jest program Okiem Ultrasamouka o tym, jak sam zostałem modelem. Zapraszam do oglądania. Większość życia myślałem też, że modeling to raczej zawód dla kobiet, które bardziej przypominają tyczki lub wieszaki na ubrania, a już na pewno nie dla facetów. Modeling kojarzy mi się z Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Claudio Schiffer. No nie da się ukryć, że w latach 90. poprzedniego wieku byłem młodym mężczyzną, aczkolwiek moją ulubioną modelką była Ann Nicole Smith. Okazuje się jednak, że być modelem można na wiele sposobów, na przykład użyć tylko twarzy, albo tylko oczu, zębów, czy nawet paznokci do zdjęć, oczywiście. Krótko mówiąc, nawet człek mojej postury, będącej co najmniej zaprzeczeniem pożądanego, a więc wysokiego i szczupłego wyglądu, może się do tego nadać i wcale nie trzeba do tego Photoshopa. Twórca profilu Time in the Lens, Łukasz, zaprosił mnie do udziału w swoim projekcie, do którego inspiracją miało być to zdjęcie. Pomyślałem, że skoro na YouTube zdarzy mi się pojawiać, pierwszy raz widziałem się nagranego jakoś w latach 90. Chodzi oczywiście o wystąpienia publiczne, więc co mogło pójść nie tak? I okazało się, że życie modelki to nie tylko jedzenie sałaty i występowanie na czerwonym dywanie, a po prostu jest to praca. I to przyznać trzeba, praca niewdzięczna. Mimo, że maestro obiektywu zadbało o miłą atmosferę, nawet muzyka leciała dobrana do moich gustów. Okazało się, że modelem być to nie jest łatwe zadanie. Po pierwsze, trzeba zrozumieć, o co fotografowi chodzi i co mu zagrać. Tak to mówię? Czekaj, coś od tego. Tak, tylko musisz tak. Przede wszystkim jesteś zgarbiony. O, tak. Tak, dobra. Już pamiętam. Dobra, wyżej głowę. Co w praktyce oznacza siedzenie w niezbyt wygodnej pozie przez jakiś, najczęściej dłuższy czas. I tak półtora godziny powtarzania, prostowania pleców, zginania głowy, patrzenia w konkretny punkt w przestrzeni. I nie było łatwo, za to było gorąco, bo część zdjęć była robiona w ramonesce. A to jest kurtka ze skóry. Poprosiłem również o zdjęcie, rzec można profesjonalne, biznesowe, a serdecznie nie znoszę pozy niedoszłego Napoleona. Stąd znów dziesiątki zdjęć. Cztery. Trzy. Pięć. Sześć. Ale dobra, głowa trochę niżej. Trzy, dwa, raz. Sprawdzić światło, wyciszyć je. Potem wzmocnić. Przedstawić lampę. Postawić parasolkę. Tak ręce są ok, tak nie. Bez uśmiechu było. Czekaj, pokażę ci. Zejdź na sekundkę. Ja sobie to wyobraziłem w ten sposób. Aha. Siedzisz sobie mniej więcej tak. Tak, bo jak się oprzesz tak, to tak jakbyś był przy piwie, tak, a tutaj tak, się oprzesz w ten sposób. Możesz gdzieś tam delikatnie nawet zaakcentować tutaj barkami i tak dalej, tylko no, zobaczymy, co nam wyjdzie z tego powodu. Dla jednego zdjęcia prawie godzina. A jednak podobało mi się, choć kariery w modelingu sobie nie wróżę, a nawet nie wiem, czy bym taki chciał. Może gdyby przyszło mi pracować tylko z tak cierpliwymi i wyrozumiałymi fotografami jak Łukasz, kto wie, na pewno nowe doświadczenie mogę sobie dopisać do CV, jak również zapisać je w ultrasamoukowych annałach. Zresztą sami widzieliście. Pozostaje mi tylko przeprosić za amatorstwo nagrania, bo postanowiłem wzorem mistrza postawić je tak, by nie przeszkadzało. Podobnie jak światło, więc czasem przeszkadza. Taka karma. Powtórzę. Całe życie miałem złe wyobrażenie o modelingu i cokolwiek by nie mówić, to tak samo praca jak wymyślanie produktu, takiego jak ten film.
I tym optymistycznym akcentem, zapraszając już wkrótce, żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.